Kochani, dzisiaj zbieramy baldachy, te kwiatostany czarnego bzu na szampan i na wino. Tu jest mnóstwo czarnego bzu, więc pachnie bardzo ładnie w takiej dzikiej okolicy. Właśnie to są okolice naszej działki dzicz. Zbierając te baldachy, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby one były rozwinięte, absolutnie nieprzekwitłe i żeby miały jak najwięcej, żeby zachować jak najwięcej tego złotego pyłku, ponieważ to są naturalne drożdże, więc delikatnie do koszyczka. My będziemy akurat potrzebować 60 takich baldachów. Na 20 na szampan, a 40 na wino z kwiatów bzu. Przed chwilą spadł. Teraz nastaw na wino z bzu, z kwiatów bzu. Zobaczcie, ile tutaj przy wkładaniu jeszcze jest tego właśnie pyłku. Tutaj mam wodę zagotowaną z cukrem i wystudzoną do temperatury 30 stopni. I do takiej wody dodaję miód. To pozwoli nie stracić właściwości miodu. Miód jest świetny. Mamy go od naszego znajomego gospodarza, u którego właśnie zaopatrujemy się nie tylko w miód, w słomę, w sadzeniaki, a wcześniej w ziemniaczki. Kapustę, nieraz warzywa od niego kupujemy. W opisie podamy telefon. Tak. W opisie podamy telefon, bo to jest, wiemy to, widzieliśmy, to jest prawdziwy miód. Do pana Wiesia. Można sobie u niego też zamówić słomę. Jakie składniki są potrzebne do wykonania, do przygotowania tego wina z kwiatów bzu? Oczywiście kwiaty bzu dojrzałe, nieprzejrzałe, ani nierozwinięte, tylko takie w pełnej krasie. Woda zagotowana z cukrem, wystudzona, do tego miód. Zaraz to zaleję i odstawię na 24 godziny, a w następnym kroku jeszcze będzie nam potrzebna woda, cukier, cytryny i kilka rodzynek. I wtedy już przelejemy ten nastaw do, jak to się nazywa? Do takiego baniaka na wino. Do baniaka na wino. I już się rozpoczął ten czas, kiedy kupuje się więcej cukru. Ja powiem wam, że ja na przykład nie lubię za bardzo szampana, ale postanowiłam zrobić. Wina takiego domowego, słodkiego też nie lubię, nie przepadam. Ale skoro ten bez jest taki piękny, no to czemu by nie spróbować, prawda?
Z winogrona będziemy robić wino, ale wytrawne. Bo wytrawne wypiję. Najbardziej lubię wytrawne białe. Dobrze? I zostały jakieś resztki miodu. Mieszamy. Kolor też jest bardzo ładny. Zamknięcie. I na 24 godziny wystawiam do sieni. W 24 godzinach dalej przygotowujemy wino z kwiatków czarnego bzu. Trzeba to będzie zaraz przecedzić, wlać do balonu oraz dodać pozostałe składniki. A tymi składnikami są cytrynki. Zrobimy zaraz sok, wyciśniemy z tych cytryn, woda z cukrem, litr wody, litr cukru, kilogram cukru i taką miseczkę, tu jest 200-250 gram rodzynek, które to namoczone w takiej wodzie przegotowanej, ale o temperaturze pokojowej, żeby nie niszczyć też tych naturalnych drożdży, które są na rodzynkach. Oczywiście pod warunkiem, że rodzynki mamy z jakiejś uprawy ekologicznej. Zacznę od przecedzenia tego nastawu. Dobrze. Na raty chyba trzeba będzie. Nie. Dobrze. Tak. Na raty. Nie ma takich dużych naczyń. Ale pachnie nadal bzem. Balon trochę duży, ale taki był. Rodzynki z tą wodą, w której się moczyły. I sok z cytryny. Woda jest aż gęsta od cukru. A i tak dałaś mniej tego cukru? O wiele mniej. I co dalej? Dalej. Rurka. I czekamy. I do garażu. To za tydzień będzie dobrze? Tak. Myślę, że trochę dłużej poczekamy.